to grupa pod tytułem Łukasz i przyjaciele. I aktorzy z tej grupy za chwilę pokażą nam widowisko pod tytułem Rąk. Zapraszam. Stary, zrób to, wiesz, że nienawidzę tej roboty. No ale przecież musisz się wprawiać. Jak zawsze? Dobra. Zaczynasz? Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy przedstawicielami Instytutu do Spraw Produkcji Dorosłych i jak co tydzień mamy zamiar zaprezentować Państwu nasze dwa najnowsze modele, które dopiero co wyszły z linii produkcyjnych naszych zakładów. Już tylko kilka chwil dzieli tych oto nowych dorosłych od wkroczenia w prawdziwe życie. Czyż to nie wspaniałe? Tak, wspaniałe, fantastyczne. Proszę Państwa, przed Wami oto model A39. Artysta muzyk. Bardzo uzdolniony w zestawie z tym oto akordeonem. Pozytywnie ukończył on kurs czytania nut oraz zdał egzamin z pisania kluczy wiolinowych na 97%. Szokowa. Oraz drugi z naszych dzisiejszych bohaterów, model S87. Obywatel przeciętniak, ale dość udany. 177 cm wzrostu i równa średnia krajowa. Proszę Państwa, doceniam Wasz niezwykły entuzjazm, a tymczasem przejdźmy do zaprezentowania możliwości tych oto modeli. Zaczniemy może od S87. Przedstaw się Państwu. Dzień dobry. Imię i nazwisko. Imię i nazwisko. Chodzi o Twoje imię i nazwisko, oczywiście. Anna Kowalska. Doskonale. No, to teraz kolej na model A39, który również nie zawiedzie Państwa oczekiwań. Nie tak. Jak my się uczyliśmy? Przecież model miał tłumaczone, że w prawdziwym życiu nie wolno się wstydzić, prawda? Proszę się przedstawić. Państwo czekają. Proszę Państwa, przykro się informuję, że model A69 jest najwyraźniej lekko uszkodzony. Ale to przecież zdarza się wśród dorosłych z tej serii, tak więc nic wielkiego się nie stało. Ty. Usiądź sobie tu. No. I zachowuj się. Tyle razy mówiłem. Zobacz to sobie. No to się nie nadaje. Nie nadaje się. Ale ciszej, bo słuchają. Proszę Państwa, przepraszamy za to drobne nieporozumienie, a tymczasem przejdźmy do naszego wspaniałego modelu S87. Nie wiem, czy już Państwu wspominałem, że ten oto model zna, i tu uwaga, aż jeden i pół języka. Wiązanie sznurówek opanowany w wieku 4 lat. Wbudowany moduł umysł ścisły, który znacznie zwiększa atrakcyjność na rynku, to perfekcyjny pracownik do każdej branży, który nie będzie zadał rozbędnych pytań. I jak podoba się Państwu? No, wygląda całkiem. Ale czy ja wiem? Czy to w ogóle wie coś o życiu? Czy to w ogóle coś wie? Ależ oczywiście. Model S87 pozytywnie zaliczył moduł matura, tak więc jego wiedza i przygotowanie do życia w prawdziwym świecie są nienaganne. Co zresztą
szybko możemy Państwu udowodnić. Dzień dobry. Nazywam się Mścisława Niezdarz, a to moja koleżanka Ludmiła Niegumierz. Wchodzimy w skład Pańskiej Komisji Maturalnej. Jeżeli model S87 jest gotów, rozpoczniemy niezwłocznie egzamin. Czy możemy? Oczywiście. 2 plus 2 plus 7 plus 3 plus 5 plus 2. 21. Podstawowy składnik materii. Atom. Pierwiastek z 361. 19. Jeżeli odległość Ziemi do Księżyca wynosi 30 metrów, to w takim razie ile waszy piasek na pustyni, gdy jest zimno? To proste, 2,5 kilo. Kto wielkim poetą był? Słowacki. Gratulujemy, egzamin został zaliczony. Potwierdzenie nabytych przez model S87 umiejętności prześlemy pocztą po uprzednim opieczętowaniu go w Departamencie Biuro Zakratyzacji. Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie! Ile cię trzeba cenić? Ten, kto się dowie, to cię straci. Dziś piękno twe całej Gospodzie widzę i opisuję. Co tu robi model A44? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Co? Proszę, spokój. Wszystko jest pod kontrolą. No ale co to było? Chyba mamy prawo wiedzieć. To? Ach. To był tylko model A44, prawda? Artysta, poeta, zupełnie wypał seria. Naprawdę, nie ma na co patrzeć. Kompletna porażka resortu, nie przeznaczony do życia w prawdziwym życiu. Nie. A teraz ty, usiądź tu sobie. Jeszcze na jeszcze jeden egzamin, ale oczywiście, że go zdasz, bo ja nie wiem. Inaczej się dobrze. Komisja do spraw prawdziwego życia. Delegowano mnie do wystawienia modelowi S87 dowodu tożsamości. Pouczam model o obowiązku mówienia prawdy. Za składanie fałszywych zeznań grozi kara obowiązkowego zaliczenia modułu Czarna Owca Rodziny. Każde wypowiedziane słowo może zostać użyte przeciwko modelowi. Czy model S87 to w pełni rozumie? Tak. Jakie są Pańskie plany na przyszłość? Nie wiem. Czy model potrafi odliczyć podatek PIT? Nie. Co by model zrobił, gdyby zalegał szczynszem za 3 miesiące i musiał natychmiast się wyprowadzić? Nie mam pojęcia. W jakiej temperaturze prać wełniane ubrania? Nie wiem. I jak, szanowna komisjo? Model S87 spełnia wszystkie warunki zostania człowiekiem dorosłym. Jego stan wiedzy o prawdziwym życiu jest zadowalający i uprawnia model do otrzymania dowodu osobistego. Rewelacyjnie, wspaniale, naprawdę. Prędkość druku do 20 stron na minutę. Potrzebuję kawy. Niech ktoś pójdzie zrobić kawę. Oraz błyskawiczne wychodzenie z trybu uświetlenia. Pomagają w codziennej pracy. Spełniając wymagania związane z szybkim drukowaniem w trybie czarno-białym, jak moje życie. Mam w domu wszystkie meble z katalogu IKEA. Powyższe zalety i pojemność rzędu 2000 arkuszy powodują, że cała seria tych urządzeń wielofunkcyjnych idealnie nadaje się do obciążonych pracą małych i średnich grup roboczych, których wykonywana jest duża liczba kopii i wydruków. Wszyscy zginiemy! Nie chcę iść na imprezę integracyjną w biurze, ale od tego zależy moja podwyżka. Ponadto pozwalają użytkownikom oszczędzać czas i wykonywać większą liczbę czynności. Podwyżka, podwyżka, podwyżka! Dlaczego nasze filmowe maile brzmią jak pierwsze słowo dwulatka? Dwa, raz, dwa, trzy. A, mogłam trafić gorzej.
Widzą Państwo właśnie jeden z najlepszych modeli ostatnich czasów. Model K21. Urzędnik nerwicowiec. Z pozytywnie ukończonym modułem szczur korporacyjny. Proszę tylko spojrzeć, jaki wspaniały pokaz człowieka dorosłego. Przecież to jest zepsute! Ma nerwice! Skończę znowu. Szansa na depresję modelu K21 wynosi 35%. Proszę spojrzeć, że to zaledwie 5 punktów procentowych powyżej normy. Wspaniały wynik. Bezcenność na poziomie 2 nocy w tygodniu. Naprawdę rzadko zdarza się tak dobry egzemplarz. Ale o czym pan mówi? No przecież to jest ewidentnie zepsute. Co też, szanowny widz, model K21 to cudowny członek społeczeństwa. Płaci podatki, ogląda świąteczny blok reklamowy. Jego hobby to podróżowanie oraz film. Norma do kwadratu. Czyż to nie jest piękne? Wspaniały modelowy okaz. Prosto z taśmy produkcyjnej. Naszych zakładów? O, oczywiście, naszych zakładów może wkroczyć do niezależnej wielkiej korporacji. Kiwa się na boki. Kiwa się na boki. Kiwa się na boki, tak? Tak, kiwa się na boki. Ale to zapewne efekt zbyt małej ilości pracy. No to chyba jakiś jakością wykończeń w tym egzemplarzu. Tak więc dziękujemy Państwu wszystkim za dzisiaj. Ale Pani nie. I widzimy się za tydzień. Ale nie z Panią. A co ze mną? A dla Ciebie to już zaczęło się prawdziwe życie. No, śmiało, żyj, już jesteś dorosły. A znasz jakieś sztuczki? Umiem obliczyć odległość z Ziemi do Księżyca. No da. A coś jeszcze? Umiem pisać testy. Ojejku, nuda. To co ja mam ze sobą zrobić? Jaki jest sens życia? Bilans zysków jest dodatni. Ale zepsuł się ekspres do kawy na trzecim piętrze i trzeba chodzić na drugie. A tam siedzą te okropne jeńce z księgowości. Pytają o raporty ze sprzedaży z poprzedniego miesiąca. Kto miał tam raporty? Przecież cały wydział za to dostanie. Fraszki to wszystko, cokolwiek czynimy. Fraszki to wszystko, cokolwiek myślimy. Nie masz na świecie jednej pewnej rzeczy. Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy. Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława. Wszystko to minie, jako wolna trawa. Naśmiawszy się nam i naszym porządkom, wędną nas w mieszek, jako czynią młotką. Na miłość boską! Przygraj to jakoś. No już. Ostatni raz, kto znowu wpuścił tu model A44? Do diabła z całą potrzebę mam. No zróbcie coś ze sobą. Ale co? Nikt mi nie powiedział. To sama zdecyduj. No ale odradzili moduł kreatywność i myślenie, bo to się później nie przydaje. Bo zwiększa szansę na lewicę o 20 punktów procentowych. Jesteś dorosła, ogarnij się wreszcie. Kim jesteś? Pomogę ci. Ale jak? Wszystko ci wytłumaczę. Nie, ja nie rozumiem.
Nikt z nas nie rozumie. Niektórzy tylko udają, że wiedzą coś więcej. Udają? Tak. Właśnie tak. Udają, że potrafili dorosnąć. A ty? Nie wiem. Szukam. Czego? Nie, nie. Ja nie szukam czegoś. Ja szukam kogoś. Mm-hmm.